Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. W naszym studiu Marek Biernacki, poseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSWiR. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry państwu. Zacznijmy jednak od tematu, który może tak bardzo bliski panu nie jest, a nie wiem. Jacek Krzysztofowicz, ojciec Jacek Krzysztofowicz, 25 lat w zakonie, odchodzi z zakonu Dominikanów, w ogóle odchodzi z zakonu. Zna pan ojca? Tak, tak, miałem kontakty z nim jako i marszałek województwa, wicemarszałek województwa pomorskiego, no i jako osoba, która uczęszczała do kościoła świętego Mikołaja. Jest to dla pewno wielkie zaskoczenie, żal, ale no to jest... Na pewno też decyzja świadoma, przemyślana. Ale to nie jest takie typowe, że po 25 latach człowiek z taką charyzmą, bo tak chyba można powiedzieć, odchodzi z zakonu. To jest zaskakujące. Jeżeli przestał czuć powołanie, to jest chyba uczciwsze. Nie znamy też podstaw i co leżało w ogóle u podstaw tej takiej no, gwałtownej, szalonej, wydawałoby się nam, decyzji, którą musimy uszanować, ponieważ to jest osoba wyjątkowa. Teraz wiele osób będzie pewnie wiązało Krzysztofowicz, Amber Gold. Odszedł, no mi się tak? Wydaje, że tutaj... Bo ufał. Czy ufał? Na pewno ufał. Na pewno przyszli do niego ludzie, którzy chcieli pomóc rewitalizacji zabytków kościoła świętego Mikołaja. Przepięknego kościoła. Jedynego kościoła, który nie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Kościoła, który był zawsze polski. Którego Dominikanie zrobili perłę duchową i też zaczęli robić perłę taką architektoniczną i kulturową. Dlatego też, że jak przychodzi biznesmen, który jest sprawdzony, jest biznesmen z firmy znanej, gdzie reklamy gdzieś są we wszystkich dziennikach, we wszystkich gazetach, gdzie wielcy ekonomiści, do którego ta się nie przyznają, mówią, że pokazują Amber Gold i OLT jako taki przykład wielkiego, dobrego biznesu. To też nie dziwię się, że ksiądz, który nie ma tego typu instytucji do sprawdzania osoby, godzi się przyjąć, nawet cieszy się, że wierny przychodzi i chce dorzucić swoją tą cegiełkę do tak wielkiego dzieła, jakim jest Kościół świętego Mikołaja do odbudowy. Dobrze, panie pośle, pilnego posiedzenia Sejmu chce Solidarna Polska i nawet przedstawiciele tej partii, Zbigniew Ziobro, Beata Kempa, mówią, że premier zamiast jeździć na nartach w Dolomitach, to powinien dać zielone światło policji i służbom, jak rozumiem, do zastrzelenia napastnika w Sanoku. No to jest jakieś coś, jesteśmy w oparach absurdu. Ponieważ oczywiście całą operację należy oceniać krytycznie i patrzeć błędy, bo zginęli ludzie, więc przestępca i osoba, która była z przestępcą, była to śmierć samobójcza i na pewno należy to oceniać, zwłaszcza śmierć tej młodej dziewczyny, czy wejście policji, może nawet nie tylko antyterrorystów, ale czy na przykład nie powinno nastąpić zatrzymanie prędzej tego zanim się zaparakadował w mieszkaniu. Tak jest i tutaj na pewno jakieś tam błędy były, ale później działanie antyterrorystów jest działaniem, które musi być działaniem wyważonym. Proszę, musimy pamiętać o jednym. Nas wszyscy zapominają, że policja i antyterror to nie jest grom, to nie jest jednostka grom. Jak słyszę komentarze generała Polko, to nie wytrzymuję, ponieważ generał Polko jest świetnym fachowcem od gromu, ale nie od antyterroru. Antyterror, gdy strzela, gdy kogoś zabija, to już nie jest sukces wejścia antyterrorystów, bo antyterroryści mają ująć kogoś. To są zawodowcy od całkiem innego działania. I tutaj trzeba być na miejscu. Ja bym też nie chciał, żeby premier państwa polskiego decydował rozkazem, czy wejść do danego lokalu antyterror ma i czy kogoś zabić, czy nie. Czy z broni snajperskiej ma kogoś zabić funkcjonariusz jakiegoś obywatela, bądź są przestępcy albo obywatela państwa polskiego, czy nie. No to byłoby już, to są parę absurdu. Tym bardziej, że musimy przeanalizować i na pewno ta sprawa będzie analizowana i na komisjach sejmowych, i przez państwa dziennikarzy, bo taka jest rola i tak powinno być. Ale tutaj użył właśnie pan takiego sformułowania o snajper. Ja to szczerze mówiąc myślałam, że to tak można, jak w tych amerykańskich filmach jest jakaś akcja, tak? Ktoś gdzieś się barykaduje, widzimy snajperów na dachach, którzy tylko polują. A tutaj wielu specjalistów w Polsce mówi, że to jest w ogóle niemożliwe w myśl prawa, żeby tak strzelać. Jest możliwe, że jest zagrożenie życia. Jest możliwe, tylko musi być wyważenie. Dowódca, który wydaje rozkaz. I później ten funkcjonariusz, który też strzela, musi wiedzieć, że to jest moment zagrożenia życia i ludzkiego, nie ma innych możliwości zakończenia danej akcji. Oczywiście, ale podobno się boją policjanci, czy antyterroryści używać broni w takich przypadkach. Antyterrorysta dobrze wie, że jak są inne metody, to zawsze zastosuje inną metodę. Ich wejścia są zawsze ostre, nawet niektórzy mówią, że bardzo brutalne, bo takie muszą być, bo to jest ostateczność. Jak się używa oddziałów antyterrorystycznych, to jest ostateczność, którą stosuje się wtedy, że idziemy na całość. Oni też dobrze wiedzą, że tak była Magdalenka, gdzie, proszę pamiętać, po wielkich sukcesach Pruszkowa i rozbijania Pruszkowa,
antyterror świecił swoje wielkie triumfy i poniósł spektakularną tragedię, klęskę, bo nie chcę mówić klęskę, w Magdalence, więc to też jest takie, było taki kubeł zimnej wody na działanie naszych tych jednostek specjalnych. Ale musimy pamiętać, że to są, to jest ostateczność, to jest taki lancet. Można się zastanawiać, czy należało wejść prędzej, czy później, to oczywiście to będziemy się na tym zastanawiać. I chodzi tylko o jedną mi sprawę, czy tą dziewczynę można było ratować, czy nie. A nie o to, czy można było zabić prędzej tego pana, czy tego bandyty, czy nie. To jak to u nas kwestia, jest z tym bezpieczeństwem? Kolega z Telewizji Polskiej zrobił ostatnio prowokację, wniósł jakieś materiały wybuchowe do Sejmu. No wie pan, wydaje mi się, że po tej całej akcji, kiedy zatrzymano potencjalnego terrorystę, który pracował nad wysadzeniem Sejmu, no to już mysz tam się miała nie prześliznąć. Co nie, dopiero został wszczęty audyt. A czy audyt jest wszczęty? Był wszczęty, były prace nad audytem, były analizowane wszystkie przejścia i wejścia tego Sejmu. Ale nikt was nie chroni? Sejmu. Nawet nie, was? Nie, Sejm jest chroniony, są chronione te wejścia z reguły. Przy każdym wejściu powinna być hajman, czyli przejście, zbadanie, czy jest ładunek wybuchowy się wnosi, czy nie, czy ładunek prochowy. Tak jak na lotnisku. Dokładnie tego typu wejścia i tam jest biuro ochrony rządu, ale okazało się, że ta ochrona nie jest szczelna. Pani marszałek już przed tym zdarzeniem, właśnie po tej głośnej sprawie tego bombera krakowskiego, zaczęła pracę nad ochroną parlamentu. Z każdego ugrupowania jest wydzielona została osoba, która zapoznała się już z audytem, jaka to jest tą osobą z imienia Platformy Obywatelskiej, zapoznała się z audytem bezpieczeństwa Sejmu i tam też są wskazania, co należy zrobić. Ja na przykład, nasza dyskusja o w ogóle ochronie instytucji publicznych sprowadza się do tego, czy postawić płot, czy nie. To ja się śmieję, no bo parlament ogrodzony potem, to nie o to chodzi przecież. To jest oddzielenie się od ludzi, od wyborców, a nie od bandytów i terrorystów. Nie są inne metody i na pewno te inne metody i zabezpieczenia należy wprowadzić. Od elektroniki, od zabezpieczenia wjazdów. No nie chcesz mieć szczegółów, co jeszcze jest słabszego, bo raz, że ten dokument, który czytałem, był zastrzeżony, a po drugie nie chcę ułatwiać nikomu wejścia do Sejmu w sposób niezabezpieczony. Chociaż według mnie te są zabezpieczone. Na pewno się warto zastanowić o Straży Marszałkowskiej, jaka powinna pełnić rolę Straży Marszałkowską, czy tylko taką, jaką pełni, czy też... Takich portierów trochę bardziej, prawda? Czy ją właśnie troszeczkę nie zrobić jakiś, poprzez zmianę ustawy o BOR-ze, jakąś jednostkę bardziej wyspecjalizowaną, chociaż tam są funkcjonariusze, którzy bardzo dobrze strzelają, bardzo dobrze są wysportowani, ale jak widać tutaj zawiedli ludzie. A kiedy będzie nowy szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? To na razie jeszcze do 15 stycznia jest Krzysztof Bondaryk, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiem, że pożegnał się w tamtym tygodniu z funkcjonariuszami, z kolegami, odchodzi teraz. Panu Bolewar odchodzi? Zmiana była zmianą nieuniknioną, tak mi się wydaje, ponieważ widziałem, można zauważyć było, że premier wyraźnie stracił zaufanie do szefa najpotężniejszych ze służb. Jeżeli stracił zaufanie, czy te kontakty by nie były za dobre, no to wiadomo, że do tej zmiany musiało dojść. To jest naturalne i to jest w każdym państwie naturalne. To akurat te dwie relacje muszą być relacjami dobrymi. To widzieliśmy przy Amber Gold wyraźnie, gdzie premier już po raz pierwszy publicznie, co mu się rzadko zdarzało, uważa, że inna była firma, być filozofia służb. No i później drugi raz przy sprawie Bruno na K, gdzie prokurator chce podziękować ABW, zaczął chwalić działkę, ten cały, tą pion śledczy, a tak naprawdę była to niedźwiedzia przysługa w stosunku do ABW. A pana zdaniem Bondaryk zawiódł w tych sprawach? Nie, Bondaryk w tych sprawach nie zawiódł w żadnym wypadku, ponieważ w sprawie Brunaka to była, bo to sprawdzałem, była to działania prokuratorskie, który zbyt gorliwie pewne rzeczy artykułował. Musimy też pamiętać, że tu jest jeżeli przy analizie i filozofii służby, bo to prawdę też i o to chodzi, zbliżyliśmy się do etapu, że Krzysztof Bondaryk jako szef tworzyć zaczął polskie FBI. Premierowi, ministrowi, zwłaszcza Cichockiemu, bardziej chodziło o to, żeby służba ta była służbą bardziej informacyjną. Oczywiście wiodącą w zwalczaniu terroru, ale bardziej służbą informacyjną. Zresztą też te zmiany w służbach są naturalną konsekwencją podziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na te dwa osobne ministerstwa. Po to, że wskazujemy, kto jest odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne, czyli pan minister Cichocki jest tą osobą wiodącą, odpowiedzialną za tą sferę. Każdorazowy minister spraw wewnętrznych odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne. A fotoradary to jest dobry pomysł na poprawę bezpieczeństwa naszego na drogach? Fotoradary, jeżeli byłyby stosowane w sposób inteligentny, czyli przy szkołach, przy miejscach zabudowanych, terenach zabudowanych, oznaczone, że są,
To spełniają swoją rolę. Oczywiście, że spełniają swoją rolę. I pan tu kibicuje ministrom? Ja uważam, że ministrowie trochę się nieszczęśliwy sposób wypowiadali na ten temat, na temat tych fotoradarów, w ogóle całej akcji walki z łamaniem szybkości. Ja na przykład bym bardziej walczył, przepraszam, że powiem brutalnie, z pijakami na drogach. To jest ten akcent, powinniśmy położyć szerszy. Na pewno jest to istotne, żeby przyjrzeć bardziej spokojnie. Fotoradar pijaka nie wychwyci. Nie, ja wiem, ale to ja mówię, że bardziej na to się nastawił. To jest też kwestia i filozofia ITD. Tej nowej służby, która ma dbać o m.in. bezpieczeństwo, o obsługę fotoradarów. Tak. Ja na przykład też chciałbym, żeby ITD, to chcę poruszyć na komisji sejmowej, zajęła się też wagami, czyli ważeniem, bo ich taka kompetencja ważeniem samochodów, no, towarów. Oni niby się tym zajmują. No, ale tego na razie to nie jest w praktyce. Bardziej widzimy ich poprzez politykę radarów. Też chcę zwrócić uwagę, że w radarach, że w dokumentach, jeżeli też przekroczył szybkość, to otrzymuje tylko informację suchą, a nie otrzymuje zdjęcia. Tak jak z samorządowych od samorządów się otrzymuje ten informację o tym, że się przekroczyło szybkość, to jest ładne zdjęcie samochodu, ładne zdjęcie kierowcy i wtedy jest wszystko naturalne. Tutaj też... I tak można powiedzieć, że się nie prowadziło, takie mamy przepisy. Ale jak czasami zdjęcia są tak wyraźne, że widać, kto prowadził. No zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.